Dzień dobry, witam Was na kolejnym spotkaniu podsumowującym wyniki kwartalne drugiego kwartału 2024 roku. Tym razem siedzę na ławeczce dialogu. Istnieje od czerwca 2022 roku i jest symbolem otwartości, równości, tolerancji, włączenia. Stoi sobie w naszym patio i często wokół niej odbywają się interesujące rozmowy koleżanek i kolegów. Przejdźmy do wyników. Zysk netto banku wyniósł 623 miliony złotych, mimo zaksięgowania kosztów wakacji kredytowych. Na ten zysk wpływ miały po raz kolejny relatywnie tym razem niewielkie rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, natomiast koszty ryzyka kredytowego okazały się w kwartale dodatnie. Solidny poziom przychodów po wyłączeniu efektów wakacji kredytowych, wzrost w naszych strategicznych segmentach, wzrost liczby klientów zamożnych, klientów wealth management, umiarkowany wzrost ilości klientów korporacyjnych to dobre sygnały, natomiast całościowo aktywność naszych klientów nie była aż tak dynamiczna, na jaką wcześniej liczyliśmy. Mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie poprawie w kolejnym i kolejnych kwartałach. W drugim kwartale znormalizowaniu uległa nasza baza kosztowa i będziemy kontynuować racjonalne zarządzanie stroną kosztową naszego rachunku wyników. W kolejnych kwartałach koncentracja na realizacji strategii, na pozyskiwaniu nowych wartościowych relacji klientowskich, na wzroście aktywności kredytowej, wolumenów kredytowych, na poprawie jakości obsługi naszych klientów, no i dalsza ustawiczna praca nad poprawianiem procesów wewnętrznych. Mam nadzieję, że kolejne kwartały pokażą istotny wzrost wraz ze wzrostem całej gospodarki, która, jak wiemy, ma osiągnąć dynamikę PKB 3% w tym roku. W drugim kwartale otrzymaliśmy kilka wartościowych nagród. Pierwsza dla najlepszego banku dla klientów prywatnych, przyznana przez dwa prestiżowe wydawnictwa, trzy gwiazdy bankowości, przyznane przez dziennik Gazeta Prawna i wreszcie nagroda dla naszej fundacji, tytuł Dobroczyńcy Roku, co również bardzo nas cieszy i napawa dumą. W drugim kwartale kontynuowaliśmy wzrost naszego zrównoważonego finansowania, które na koniec okresu wyniosło blisko 10 miliardów złotych. I oczywiście będziemy dalej wspierać transformację energetyczną, wspierać dążenia naszych klientów do prowadzenia biznesu w bardziej odpowiedzialny, bardziej zrównoważony sposób. Wszystkim naszym klientom serdecznie dziękuję za zaufanie, a koleżankom i kolegom z banku za Wasze zaangażowanie w codzienne obowiązki. Wszystkiego dobrego.